Okej, no to zobaczymy, co tutaj będzie w środku. Hej, witajcie w kanale Baw się ze mną zabawki dla dzieci. Słuchajcie, mam dzisiaj dla Was coś niezwykłego. Ogromne pudełko od Lost Kitties. Będzie to Lost Kitties XXL. Odkryjemy dzisiaj całą grupę kotków, różnych kotów. Niektóre kotki są nieśmiałe, niektóre się na coś czają, inne się chowają. Także każdy ma swój charakterek. Jest to oczywiście kolekcja od Lost Kitties i w tym opakowaniu XXL znajdzie się kotów 5. Jeden kotek będzie z serii drugiej, natomiast cała reszta będzie z serii pierwszej, czyli jakby z edycji pierwszej i drugiej. Jeden tylko będzie z drugiej. I słuchajcie, jest to zestaw dla dzieciaków od 5 roku życia wzwyż. Lost Kitties, raz jeszcze powtarzam, no i zobaczymy, co mamy w tym wielkim kartonie po mleku. Porównam go dla Was zaraz z mniejszym opakowaniem, standardowym. Proszę bardzo, tu mamy opakowanie XXL, a tutaj standardowe małe, gdzie znajduje się tylko jeden kotek, a w dzisiejszym będzie ich aż 5. No, jak widzicie, różnica jest bardzo duża, także mam nadzieję, że jesteście równie podekscytowani co ja. Otwórzmy to opakowanko. Oczywiście jest to opakowanie zupełnie przypominające pudełko, a właściwie kartonik po mleku. Znacie go już na pewno. Znacie już właściwie Lost Kitties, na pewno z naszego kanału. Tutaj mamy jakiś mały znowu prospekt, który pomoże nam zidentyfikować kotki, które znajdą się w tym właśnie pudełku XXL. Tutaj, proszę bardzo, mamy wszystkie kociaki. Mamy wszystkie koty z serii numer 1. Tam i tam, wpychający sobie kość kurczaka do buzi. Chomp, Lurfy, Pixie. Flash jest super słodki, jest też Spek, z którego już znamy. Słuchajcie, jestem super podekscytowana, zobaczymy, co będzie w środku. Mam nadzieję, że uda mi się wylosować dzisiaj tylko niepowtarzające się koty. Tutaj w środku będą chyba jakieś dodatkowe gadżety. Wydaje mi się, że kotki tutaj by nie weszły, ale zaraz zobaczymy, co my tu... tak. Co tutaj mamy? Aha, dokładnie, to są opakowanka z kotami. Mamy tutaj tych opakowań kilka. Wow, ale ciastolina, widzicie, ma różne takie kolorki w środku wymieszane. Także takiej ciastoliny jeszcze nie było u nas. Zobaczmy, mamy więcej tych opakowanek, które wyglądają jak opakowania po kefirze. Tutaj mamy jeszcze dodatkowe jakieś, jakiś dodatkowy... tu jest jakaś torebka, zdaje się? Jakiś dodatkowy gadżet właśnie z serii Lost Kitties. Okej, a poza tym mamy kolejne opakowanie po rzekomym jogurcie z różową ciastoliną i jeszcze jedno opakowanko, już ostatnie zdaje się, z ciastoliną brązową. Wygląda jakby była czekoladowa, troszeczkę wystaje już foliowy opakowanko. O, jest jeszcze jedno, aha, no tak, zdaje się, że to mi umknęło. Ale mamy tutaj jeszcze jedno i już teraz naprawdę ostatnie opakowanie z kotkiem w środku, z zagubionym kotkiem, któremu pomożemy się odnaleźć. No i cóż, słuchajcie, czas na otwarcie tych wszystkich niespodzianek. Zaczynamy z misją Lost Kitties. Zobaczmy najpierw te małe opakowanka po jogurtach, które przynajmniej przypominają takie od jogurtów. Zobaczymy, co one w środku sobie tutaj kryją. Mają też małą ilość ciastoliny, z tego co widzę. Wszystko wygląda faktycznie jak prawdziwe jogurty. Wszystko wygląda jak faktyczne produkty spożywcze mleczne. Tutaj mamy od razu ukryte jakieś dodatki do tych kociaków. Mamy rakietę. Okej. Za pomocą tej rakiety któryś z kociaków astronauta może polecieć na Księżyc na przykład. Mamy kolejny kubeczek jogurtowy. I zobaczmy, co jest w środku. Okej, i co będziemy mieli tutaj za dodatek? Jakieś akcesoria kocie. Coś żółtego. A? Co to może być? Okej, jest to oś rybki. No, kociak właśnie pożarł sobie rybkę i zostały tylko kosteczki. Także mamy rybią oś. I zobaczymy trzeci kubeczek, co jest w środku. Okej, najlepiej chyba ściągnąć całe to pudełko, będzie łatwiej.
i co mamy tutaj. Każda z tych rzeczy prawdopodobnie jest niezbędna kociakom, które znajdziemy potem w pudełkach, a przynajmniej tak mi się wydaje, albo tak mogłoby się wydawać. No i co my tutaj mamy? Coś fioletowego? Widziałam. A, czy to jest motylek? Okej, okay. Któryś z kotków na pewno byłby nim niezwykle zainteresowany i rzuciłby się w pogoń, by schwytać tego małego uciekiniera. No dobrze, no to mamy motylka, czyli mamy już 3 gadżety, no i został nam jeszcze jeden, kubeczek po jogurcie. Zobaczmy, co my tam mamy. Zostawmy wszystkie te ciastoliny na boku, nie są one nam teraz potrzebne. Okej, okay, i ostatni kubeczek jogurtowy. Co my tutaj mamy? Co on kryje? Okej, okay, wyciągamy całą ciastolinę, a w niej zatopione jest coś niebieskiego. Zaraz okaże się, co to. Oj, nie jest tak łatwo to wyciągnąć. No, wychodź. Chodź do mnie. A co to? Kawałek pizzy, okej. Okay. Niebieski kawałek pizzy. No dobrze, wygląda dość dziwnie. Może już zepsuty. Co wy na to? No dobra, słuchajcie, mamy już wszystkie akcesoria, które znajdowały się w naszym pudełku XXL, ale to tylko akcesoria. Teraz będziemy dokopywać się do kotków. Otwórzmy może na pierwszy rzut właśnie to opakowanie, gdzie znajduje się ta niezwykła ciastolina z jakimiś takimi zatopionymi kawałeczkami innych kolorów niż biały. W środku ukryty kotek. Możemy wyciągnąć tą plastikową torebkę, a w niej zobaczmy, jaki kociak i który właśnie kotek dołączy do naszej kolekcji. Bardzo dziwny kotek, bardzo się mieni. Dużo ma takich drobinek brokatowych i chyba stoi na przednich łapkach. Chyba musiał się czegoś bardzo wystraszyć. Bardzo ciężko rozpoznać tutaj, jak i w ogóle jak i gdzie jest to jego ciało i gdzie jego poszczególne części. To chyba jest ogon? No nie jestem pewna. Dobra, zostawiam go na razie na boku. I zobaczmy, co my tutaj jeszcze mamy w tym pudełku, bo zawsze coś do kotka jeszcze... A, tutaj mamy laptopa, o proszę bardzo. A, czyli kotek pewnie po prostu wpasował się w laptopa, dlatego całe jego ciało jest tak podniesione. To by wiele tłumaczyło. Okej, okay, już całe ręce mam, słuchajcie, brudne od tej ciastoliny, strasznie się klei, a tutaj mamy coś jeszcze. A, co to jest? To jest chyba jakaś zabawka kocia, albo może taki drapak do pazurków? A tutaj mamy oczywiście naklejkę tego naszego Precious, naszego kociaczka. Precious, to chyba miało być, okej. Okay. I jak się nazywa nasz kotek? Ty, gdzie jesteś? A, tutaj, Boops. To jest kotek, którego znaleźliśmy, Glitza, czyli... Sparkle, czyli taki, który się mieni i rzeczywiście mieni się, jest na nim mnóstwo brokatu, glica, sparkle, brillante. Okej, okay. No to jest nasz pierwszy kotek, którego odnaleźliśmy w pudełeczku po kefirze, przypuszczalnie. No i teraz przyjrzyjmy się kolejnemu, zobaczmy, co będziemy mieli w kolejnym pudełku. Wykopmy go stąd i zobaczmy, co mamy w środku. Kolejna torebeczka, oczywiście kryjąca zaginionego kociaka. Mamy tutaj też naklejkę, ale to nie patrzymy na razie. Chcemy mieć niespodziankę, co znajduje się tutaj w środku. Zobaczmy. Mam nadzieję i trzymam kciuki, żeby nie powtórzył się kotek, żeby nie był to taki, którego już mamy. Co to? O, tak, to jest kotek, który wpadł do toalety. On się nazywa Flash, czyli jak spłuczka właściwie. Ciężko przetłumaczyć to na polski, ale Flash to po prostu spłukanie wody w toalecie. Zobaczcie, jaki jest super słodki, musi być bardzo zdziwiony. Oczy wyszły mu z orbit wręcz. Woda wylewa się z toalety. No i jest to kotek w toalecie po prostu. Zobaczmy, co mamy do niego za dodatek. Mamy jeszcze jedną torebeczkę, a w niej... Zobaczmy, co to jest. A, tu mamy innego kociaka. Jest kotek,
bardzo ponuro wyglądający w grubym, zielonym swetrze ze śnieżynką. Nie wygląda na zadowolonego, słuchajcie. Jak ma na imię ten kociak? Gdzie my go tu mamy? Hej, 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 kociaku. A, Flakes. Flakes, czyli śnieżynki po prostu. Flakes, śnieżynki. Ale to pewnie jest kotek śnieżynka. No, nie wygląda na zbyt zadowolonego, słuchajcie. Zobaczmy, co mamy tutaj jeszcze za dodatki. To coś okrągłego. Co to? A, to chyba jest motek wełny. Jest całe przykryte naszą ciastoliną, ale nie szkodzi, potem się go doczyści. I tutaj mamy jeszcze coś. A, to jest chyba... czy to jest do odtykania do toalety? Zdaje się, że tak, żeby może tego kociaka wyciągnąć. No i co mamy tutaj jeszcze za naklejkę? Oczywiście jest to naklejka jednego z tych dwóch kociaków. Którego? Czy to jest... Tak, to Mr. Flakes, czyli nasz kotek śnieżynka. No i lecimy dalej. Mamy jeszcze dwa opakowania. Co mamy tutaj za kociaki? Słuchajcie. No, mamy już trzy. Tutaj natomiast znajduje się nasz czwarty kotek. Zobaczmy, co jest w tej foliowej torebeczce pod różową ciastoliną. O, tutaj coś mamy. Czy to jest chleb? Tak, to chyba bochenek chleba. Proszę bardzo. Tak mi się przynajmniej wydaje. Piszcie w komentarzach, co myślicie wy. A co mamy tutaj? Co mamy za kociaka? Mam nadzieję, że nic się nam nie powtórzy. Podejrzewam, że w takim jednym opakowanku XXL nie powtórzono by kociaków, także jedyna szansa, że będzie powtórka, to z tymi kotkami, które mamy już. Wow! W naszej kolekcji, ale tego na pewno nie mamy. To jest nasz mały opychacz. Wpycha sobie całą nogę kurczaka do pyszczka. Jak on ma na imię? O, to jest on, Tummy Tum. Nasz mały różowy kociak dołącza do naszej kolekcji. Musi być super głodny, że wpycha sobie cały ten kawał mięsa do gardła. Wyciągnijmy całą ciastolinę. No i zobaczmy, co mamy tutaj jeszcze. Mamy oczywiście naklejkę z wizerunkiem Tummy Tuma. Proszę bardzo. Potem wyczyścimy go z ciastoliny. A teraz przechodzimy do ostatniego pudełeczka. Wygląda to jak kefir. Oj, moje ręce już właściwie są całe poklejone. Wygląda to jak ciastolina o smaku czekoladowym. Pysznie. No i zobaczmy, co mamy za ostatniego kociaka. Ostatni Lost Kitties w dzisiejszym filmiku. No, uwolnijmy go z całej tej ciastoliny. I zobaczmy, co to za kociak. Co za kociak kryje się w środku. No, co my tu mamy? O! Kociak, który pożera wielkiego takosa. Świetny, wygląda na super zadowolonego, wygląda w sumie jak mały chomiczek, napakowany ma, napakowany pyszczek jedzeniem. Jak on ma na imię? Chomp. Czyli jest to pan Chomp. Dobrze, no cóż, słuchajcie. Jest to nasz pan Chompik, no i oczywiście jest to kotek, który chrupie wielkiego nachosa, albo takosa właściwie, nachosa to nie, bo to coś ma w środku. No dobrze, słuchajcie, no to tych pięciu małych towarzyszy niedoli dołącza do naszej kolekcji. Mamy tutaj kotka Pups, mamy Flasha, mamy Flakesa, super ponurego, mamy też kotka Tummy Tum, oraz ostatniego pożerającego wielkiego takosa o imieniu Chomp. No i słuchajcie, na dzisiaj to już wszystko. Dla Was dzisiaj otworzyłam wielkie opakowanie XXL Lost Kitties. Ode mnie jak najbardziej wielki like, mam nadzieję, że i Wam się dzisiaj podobało. No i cóż, zapraszam do oglądania kolejnych filmików na naszym kanale. Hej!